spokojnie ogarnąć, żeby wiesz, jakiegoś sobie tutaj znaleźć lokalfa takiego jak ten z furą i będzie nas woził. Tak mi się jeszcze przypomniało, że tam gdzie tą wizę się załatwia, to goście mają też napisaną kartkę, że wymagają ubezpieczenia takiego zdrowotnego. Nas akurat klient nie poprosił, ale mogłoby się tak zdarzyć, że mogą chcieć ubezpieczenie, także lepiej sobie coś wykupić. I to wydaje mi się, że lepiej nawet kupić w takiej zagranicznej firmie, nie w polskiej, tak jak my akurat mamy w PZU, bo dla gości PZU to raczej nic nie znaczy, a Allianz czy jakaś firma taka Aviva czy coś, myślę, że byłaby dla nich bardziej czytelna, że faktycznie to jest ubezpieczenie. Tutaj mamy dokumenty napisane po polsku i różnie z tym tematem mogłoby być. Tak, w zasadzie sytuacja o tyle nie jest fajna, że sobie jedziemy. Zapakowaliśmy się do jakiegoś samochodu, który w ogóle nie jest taksówką, tylko jest jakimś zwykłym samochodem, z jakimś jedziemy z ziomalkiem. Słuchajcie, i tak naprawdę nie wiadomo, czy on nas wiezie tam, gdzie my chcemy. Ale czyli on nas przywitał. No przywitał nas ładnie w jego kraju i tak dalej. Było fajnie wszystko, ale może nas teraz wjeździć do jakiejś dziupli, gdzie nam zaraz obetną głowy i sprzedadzą na organy. Gdzieś na chińskim Allegro. Masakra. Ale takie klimaty są najfajniejsze właśnie. Nie to, że ma all inclusive leżenie przy basenie. Musicie się pilnować, żeby was tu nie dymali, gdzieś nie wywieźli do lasu. Jechaliśmy autostradą i okazuje się, że autostrada była płatna. Bo teraz stajemy sobie w kolejce do właśnie opłacenia tego całego. Halo. Halo, mówi. Tak jak mówiłem, tutaj z numerami też nie jest, widzicie, prosta sprawa. Widać po rejestracjach, jak was ktoś potrąci, to trudno potem podać numer rejestracyjny, kto was akurat trafił. Umadzi. Ale jak ja się nie widzę tutaj nikogo, kto miał taksówkę na dachu, nie? Są te prywatne samochody. Czy jestem, czy w mieście coś będzie nowego? A jest trochę już nowych. Ale dużo jest też wehikułów. No my jedziemy, co to jest za Peugeot jakiś? 400 albo czy 300 coś może. No ale myślę, że 80 rocznik. Jak złoto. Oznaczenia, jak widać, są też i po angielsku. I w ogóle dla mnie jest to dziwne, że wróg odwieczny Stany, a wszędzie przyjmują w dolarach. Hop. Byłoby bum. Przemysław, uratowałeś gościowi światło. To po mnie. To czy tak? Widzę. Katedra w Licheniu. Obiekt partnerski w Teheranie. Będę tak na bieżąco dodawał to, co mi się przypomni, bo na tym lotnisku trochę tylko takich przebitek nagrałem z ukrycia, żeby się tam nikt nie stresował, ale nie trzeba zdjęcia mieć do wizy. Wiza jest bez zdjęcia. Później wam pokażę, jak to wygląda u mnie w paszporcie. I z tego, co ustalone zostało przez nas, to też nie ma żadnego takiego środka komunikacji publicznej, który by łączył miasto, czyli Teheran, z lotniskiem. Nie ma ani żadnej kolejki, ani busów. Co prawda, żeśmy nie eksplorowali tego tematu bardzo, tylko żeśmy się tu zdali na tego klienta, co nas wiezie. No ale przynajmniej na razie to jest wszystko tak troszkę w powijakach. Ewidentnie się nie szykują jeszcze na jakiś ruch turystyczny i wydaje mi się, że jeżeli miałoby się tutaj coś zacząć dziać, jeśli chodzi o turystykę, to muszą jakieś nowe lotnisko wybudować. Chociaż to, które żeście widzieli, gdzie żeśmy wylądowali, to jest nowym lotniskiem, bo jeszcze jest lotnisko stare gdzieś w centrum miasta. To jak to nowe tak wygląda, to nie chcę myśleć, jak wygląda to stare.
Jesteśmy w naszym hotelu, dojechaliśmy. Faktycznie gość przyjechał 47 minut z lotniska. Tak sytuacja się przedstawia, mniej więcej. Z hotelami straszna lipa, przynajmniej na razie. User AHI pas AHM. No udało nam się znaleźć miejsce. Ja pisałem do wszystkich hoteli, jakie były w ogóle dostępne na Google Mapsie. I tylko tutaj znalazłem jakieś miejsce wolne. No, nigdzie indziej niestety żadnych wolnych miejsc. Wielkości. Tak, duże, ale lata 80 jak dla mnie, kurnie. Na dancingu w Bukareszcie. Jest i nasz hotel, jest pokój hotelowy, coś takiego, słuchajcie. Siedzieliśmy w recepcji od godziny 5 rano do godziny 10. Na szczęście o 10, nie o 14 się udało nas ulokować. Mamy tutaj hotelowy safe. Mamy lodówkę pustą. No i mamy dwa typy toalety. Jeden typ europejski i wszechobecny typ arabski. He, czemu? Jest papier toaletowy. No. No, nawet szczoteczka do zębów jest. Prysznic taki trochę spontaniczny, ale to był jedyny wolny hotel w Teheranie. No niestety nie dało się nic innego załatwić. Jakoś damy radę. Śmierci trochę tak jak w muzeum. Zauważyłeś? No tyle. Widzisz, dobrze mi ciuchy spokojnie. No, widzisz. Musimy iść spać, bo jest po prostu totalne wyczerpanie materiału. Tak to wygląda z okniem. Jeszcze dodam tyle, że ten zajebisty pokoik w tej zajebistej błazeryjce kosztuje 150 kurna 6 dolarów. Po prostu masakra. Ewidentnie biznes hotelowy tutaj będzie przynosił okrutne zyski. Przynajmniej na początku, dopóki się nie nasyci. Tak. Taka sytuacja na froncie, zabezpieczyliśmy się. Ale jest jakby co w hotelu, temat do ogarnięcia. Pospałem 2 godzinki, było. I teraz powoli zbieramy się, że tak powiem, na pierwszy rekonesans. Chyba czyścili podłogę, bo śmierdzi tym. No to jest dość ciekawe rozwiązanie. Na małysza tak zwanego. Bo nie wiem, w którą stronę się tu podchodzi do... jeszcze jakiś wzorek, żeby było ładniejsze, proszę Państwa. Nie no, powiem Wam, że trochę lipa, jeśli chodzi o czystość. No i przede wszystkim nie remontują tego hotelu, ale wydaje mi się po prostu, że jak mają całe to obłożenie maksymalne, to bez sensu byłoby im remontować. Po przekroczeniu granicy nie mieliśmy w ogóle żadnych nadmiernych kontroli, tak więc też to było trochę przesadzone, że będziemy wywróceni na lewą stronę. No i telewizja wygląda tak. Ewidentnie są rowery miejskie. Gdzieś tutaj. Wyszliśmy sobie. Jest wielka góra przed nami. Można sobie zobaczyć, jak to fajnie jest miasto położone. Ja nie badałem tak tego dokładnie, jak to wygląda. Mniej więcej pierwsze zetknięcie z ulicą Teheranu. Dużo gości na takich motorkach, którzy jeżdżą wszędzie. Chodnik, nie chodnik. Trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Pierwsze i główne zadanie na dzisiaj to jest znalezienie karty GSM, bo Przemysław ma tylko stare rosyjskie mapy wywiadowcze, które dość odbiegają od dzisiejszych standardów, że tak powiem. Słuchajcie, jest sytuacja opanowana, mam internet. Nie jest to sprawa prosta, bo się nie da kupić SIM-a na tego, obcokrajowca. Trzeba sobie kupić już takiego SIM-a zarejestrowanego u nich. I trzeba mieć VPN. Cloud VPN działa dobrze, za darmo. Ten, co ja kupiłem, nie działa, czyli wam nie polecam Pure VPN, bo nie działa zupełnie. A tutaj po prostu cały czas włączacie sobie ten VPN, Irancell, działają Facebooki, YouTube'y. Wolno, bo wolno, ale jest kontakt z bazą.
Zapłaciliśmy 50 zł na nasze. Ja kupiłem najpierw jakiegoś ulicznego sprzedawcy, który miał w kieszeni, ale nie chciało to działać. Przyszliśmy do takiej firmy, która tutaj nam to skonfigurowała i teraz żeśmy kupili drugiego SIM-a dla Przemysława. Wszystko jest dostępne, telefony jakie chcecie, zestawy, nie zestawy. Generalnie najważniejszy jest internet i już go mamy w kilka godzin po wylądowaniu. Dobra, tutaj jestem, nagram wam. Stacja metra, tu jest to całe zagłębie GSM-owskie, gdzie jakby ktoś przyjechał do Iranu i potrzebował, to tutaj sobie na pewno znajdziecie bez problemu.